Cześć, witajcie. Zabieramy się za podłogi w salonie, ale zanim zaczniemy sobie ten odcinek, oczywiście czołóweczka, a przed czołóweczką prośba o łapeczki w górę, jeśli będzie się Wam odcinek podobać. Komentarze, jeśli będziecie chcieli zostawić ślad po sobie, a zostawcie, napiszcie coś tam, czy Wam się podobało, jak u Was przebiegały te prace i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Dobra, startujemy. Dobra, nasza podłoga będzie z paneli, tak jak wspomniałem. Cały tutaj dół, oprócz oczywiście kuchni, holu, tak i łazienki. Wszystko będzie panelami robione. Panele będą kładzione w sposób ciągły, czyli nie będzie progów. Mam nadzieję, że się to uda. Nie ma tutaj specjalnych jakichś trudności, ponieważ jest tylko jedno pomieszczenie tak, no, z takimi drzwiami normalnymi, wąskimi, a reszta jest tutaj połączone wszystko dość tak szeroko, także myślę, że nie będzie problemu. Podkład pod panele, jeśli Was interesuje, to jest taki z Arbition, producent Multiprotect 1000. Celowałem troszeczkę wyżej, tutaj myślę, że się produkt sprawdzi. Dobre opinie miał, także myślę, że będzie ok. Dobra, jeśli chodzi o parametry tego podkładu, no to jakieś tam wytrzymałości, to wiadomo, współczynnik tłumienia hałasów mniejszy niż 16 dB przypuszcza chyba, 22% hałasu takiego w pomieszczeniu, ale to nie jest tutaj ważne, najważniejszy jest współczynnik przewodzenia ciepła, czy właściwie tłumienia ciepła, no jest poniżej 0,01, właściwie ma 0,006, tutaj poniżej 0,006 powiedzmy będzie mieć, czyli myślę jedna taka z lepszych wartości, jakie można znaleźć. Na poddasze będzie ten sam producent, tylko będzie, o tu mi się przykleił, taki zielony, niebieski Multiprotect Acoustic, wersja Acoustic. On ma troszeczkę gorszy ten parametr przepuszczenia, ale za to ma tłumienie lepsze. Co myślę tutaj na poddaszu będzie miało większe znaczenie, żeby po prostu jak tam będzie się chodziło, no żeby tu na dole znowu nie było aż tak słychać, nie? No i też ma tłumienie takie w pomieszczeniu, czyli nie tylko dźwięki, które przechodzą w dół, ale też takie, nie wiem, stukanie butów, czy tam chodzenie po podłodze na danym poziomie też troszeczkę wytłumia. Podobno faktycznie jest odczuwalna różnica. Tak przynajmniej takie opinie czytałem. Dobra, dość reklamy. Znaczy tak, nie jest to reklama produktu w żadnym wypadku. To tylko takie informacje, jeśli ktoś by chciał wiedzieć, bo na pewno by się pojawiły w komentarzach, jaki podkład. Więc to tyle w tym temacie. Podłogę oczywiście trzeba sobie zagruntować, ja mam na razie część zagruntowane, po prostu się nie wyrobiłem wcześniej, dlatego jestem tutaj dość o wczesnej porze, jest 7 rano. Dopiero co wstałem i się tutaj zebrałem. Zagruntuję sobie pozostałą część pomieszczenia, żeby później już, jak się trochę bardziej ogarnę, móc się zabierać za rozwijanie podkładu. Dobra, także przygotowuję sobie grunt. Oczywiście wcześniej tutaj zostało wyodkurzane, jeszcze też po zagruntowaniu i bezpośrednio przed kładzeniem samego podkładu przed danym pasem jeszcze sobie przyjadę odkurzaczem. Grubość tego podkładu to jest 1,5 mm, więc jeśli jakiś nawet ziarenko piasku się gdzieś dostanie, no to ten podkład tego nie zniweluje. No i wiadomo, może tam jakieś być, słychać jakieś szczeszczenie przy chodzeniu w tym miejscu na panelach, albo będzie to się delikatnie kołysać, więc trzeba tutaj zwrócić szczególną uwagę jak najbardziej. Podkład mam, to znaczy grunt mam jakiś tutaj
z marketu. Nie ten, który używałem do ścian. Akurat taki kupiłem gdzieś tam na jakieś prace na podłodze. No i chcę go po prostu do końca zużyć, wykorzystać. I nakładam sobie to tutaj pędzlem. Także myślę, że będzie to tutaj wszystko dokładnie zrobione. Dobra. No to jedziemy z tematem. Ja sobie tylko rękawice założę, żeby mi się rączki nie kleiły. Dobra, oczywiście podłoga wcześniej wydrapana, wyzamiatana. Jeszcze przed chwilą gdzieś tutaj znalazłem jakieś niedopatrzenie, więc trzeba było to poprawić. Dobra. Można jechać. Nie robię tutaj natryskiem, ponieważ, że wiadomo, ściany mam już na gotowo zrobione, pomalowane. Nie chciałbym, żeby się tu gdzieś osadzał ta mgiełka, która powstaje z gruntowania natryskiem. Wszędzie się tego unosi, więc lepiej sobie to tutaj ogarnąć pędzlem. Okej, dobra, zobaczymy, z czym my tu mamy do czynienia, jak to wygląda. Tak to wygląda. Mata. No, 1,5 mm grubości mniej więcej z tej strony. Metalizowana. No i ciężka do ziemi, za 20 kg będzie. Taśma, ta membrana dość taka jest. Rozrywalna, że tak powiem. Myślałem, że będzie taka mocniejsza. Ale zobaczymy, jak się będzie zachowywać podczas układania. Dobra, mniej więcej coś takiego. Będę chciał, oczywiście, tak jak mówiłem, odkurzać przed każdym rozwinięciem pasa, żeby nie było tam żadnych kamyczków. Oczywiście tutaj układamy na styk. No i do sklejenia mam takie taśmy, były w komplecie, więc będziemy sobie zakłady, powiedzmy, to znaczy łączenia, sklejać taką taśmą. Tak, panele będą układane tutaj wzdłuż pomieszczenia na długość, tak? Natomiast podkład będzie układany w poprzek paneli, żeby zachować tutaj wszystkie zalecenia. Także w ten sposób sobie będziemy to tutaj układać. No i co? No i za chwilę przystępujemy. Na razie bawię się tutaj w całość. Proste odcinki, a takie wnęki okienne to sobie tam później dotnę kawałek i dokleję. Nie będę się bawić w jakieś wycinanki, tylko na razie proste kawałki wzdłuż, a później całe te takie właśnie brakujące jakieś tam wnęki czy coś będzie dopiero docinane na samym końcu. Dobra, bodajże 8 metrów chyba jest z jednej rolki, 8 metrów kwadratowych. No, tak przypuszczam, no kilka rolek tutaj pójdzie. Chyba 7 mam czy 8 na cały tutaj dół. Tu i tamto pomieszczenie. No tak przypuszczam, że gdzieś może z 4, na pewno 5 tutaj salon z tym powiedzmy korytarzykiem. No to będzie mniej więcej tyle chyba musiało na to pójść. No i ze 2, może niecałe 2 na tamto pomieszczenie. Raczej z 1,5 może, patrząc tak po powierzchni. Nie pamiętam dokładnie, jaka tam powierzchnia tego była. Dobra.
No to co, bierzemy się do dzieła. Dobra, słuchajcie, pierwsze koty za płoty. Tak jak mówiłem, zacząłem sobie tutaj z tego brzegu. Na razie nie zacinałem, tutaj nie wcinałem się za bardzo. Trochę trzeba było, żeby się dopasować do kątów. A tu jeszcze mogłem troszeczkę widzę przyciąć. Albo tak to zagnąć. Chodzi o to, żeby się tutaj fałdki nie robiły, bo potem mogą panele równo nie leżeć. Tak, zacząłem drugą rolkę gdzieś od tego miejsca. Posklejane jest tutaj jak na razie. I tak to na razie wygląda. Co wam mogę powiedzieć na temat samej tego podkładu? O ile wierzyć tutaj parametrom podanym na opakowaniu przez producenta, no to myślę, że pod względem parametrów dobry podkład, jeśli to wszystko faktycznie jest tak, jak jest. No troszeczkę liczyłem na to, że po prostu będzie, jeśli chodzi o sam jakość tego podkładu, no to ogólnie widać, że jest fajny, nie? Tu jest jakieś, jest to jakaś taka, powiedzmy, pianka metalizowana, czy tam jakąś folię ma tutaj przyklejoną od góry, od dołu jest jakaś taka cienka geowłókninka, powiedzmy. Ale troszeczkę się kruszy przy cięciu. To mnie troszeczkę irytuje, bo widzimy, że są takie, o, takie drobinki. Przy cięciu po prostu się troszeczkę wykrusza. Nie, żeby jakoś się tam strasznie strzępiło, ale po prostu no trzeba będzie jeszcze drugi raz przed panelami odkurzyć, czy przynajmniej zamieść, bo troszeczkę się tego tak jakby delikatnie sypie. No liczyłem, że będzie to po prostu bardziej taka zbita konstrukcja, materiał taki, który nie będzie w jakiś tam sposób się ukruszał czy usypywał. No ale jest taki, no nie wiem jak tam innego rodzaju podkłady z innych producentów. No w tym wypadku wygląda to w ten sposób. Dobra, staram się nie najeżdżać na ściany, mniej więcej gdzie się da jakieś odstępy robić. Tu mi akurat zostało wycięcie, które było tutaj na ścianie, na narożniku. No i myślę, że spokojnie tutaj go wkomponuję, tak albo tak, żeby go wykorzystać. A co najważniejsze, jak się chodzi, no na razie nie zauważyłem efektu takiego, żeby to się zwijało jakoś. Nawet jak próbuję przejechać, to ona się w miarę trzyma tutaj tej powierzchni, więc nie jest, po prostu nie jeździ po podłodze, także jest dobrze. To jest ważne, bo jak już raz sobie to ustawimy, że nam to nie będzie po prostu potem się przesuwać na tej podłodze. Dobra, mamy to tu równiutko. Taśma. Ja myślę, że zwykłą taśmą, taką pakunkową, też bym to posklejał. Specjalnie po prostu nie kupowałem tej taśmy, ona po prostu była w jednym w komplecie razem z akurat z tą folią, z tym podkładem, który na poddaszu będzie, tam na górze. No i dobra. Tu było cięte. Tu jest oryginalny brzeg. Stawiamy sobie tutaj równo względem tych. To mamy tak. Mogę zginąć w razie czego.
I tak muszę odcinać, bo tu jest ten klej przyklejony z tekturką. Równiutko, elegancko. Widzicie, troszeczkę, nie wiem czy to na kamerze widać, ale takie jednak delikatne, powiedzmy, okruszki z tej maty się pojawiają, się strzępią. No i dobra, tak to wygląda, tak się to prezentuje, tak wygląda rozkładanie. Wiadomo, później jeszcze tam te wnęki, czy tu przy oknie prawdopodobnie też będzie trzeba dociąć, zobaczę jak mi wyjdzie z grubości, może już tyle to dopasuje, nie wiem jaki tam kawałek przypadnie. Będę miał ogarnięty tutaj całą tą powierzchnię, no to jeszcze sobie coś powiemy na sam koniec. A teraz biorę się już do pracy, żeby podlecieć troszeczkę z metrami. Widzimy się jeszcze za chwilę. I dobra, tu mamy wszystko gotowe. Całość się błyszczy, czyli zostało wszystko wykonane. Ok, co chciałem powiedzieć na temat tego podkładu. Zdarzyły mi się dwie rolki, które no miały, tak jak wam mówiłem wcześniej, początek taki troszeczkę grubszy, niewymiarowy. Było wszystko kupowane w oryginalnym sklepie u producenta, także no nie było tam żadnej informacji, że jest to jakiś, powiedzmy, przeceniony produkt z powodu jakichś tam wad czy coś takiego. No nie wiem dlaczego tak się zdarzyło, czy to jakoś niesortowane było, niekontrolowane, nie mam pojęcia. Tak jak mówiłem, zostało to wykorzystane tutaj w tych miejscach. Jest tutaj delikatny uskok, ale to dlatego, że muszę i tak tutaj troszeczkę podejść pod listwę. I tam też nadbudowałem sobie, bo tu już listwa jest co prawda troszeczkę niższa. Jedna warstwa panela, przymierzałem, fajnie mi tutaj wchodzi. No a taki uskok, powiedzmy grubość tego 1,5 mm. Na tym odcinku no nie rzuca się to jakoś oczy i myślę, że no też jakoś nie będzie powodować uginania się tutaj całej tej powierzchni. No jest to takie miejsce, tutaj będzie dość często używane, nie? Bo to jest wejście, no ale jakoś to chyba będzie trzeba to tutaj, myślę, oszukać. No zobaczymy jeszcze. Zawsze mogę to odkleić po prostu i zdemontować, jeśli uznam, że no, nie sprawdza się to. Zobaczymy. Tutaj jest wklejona jedna warstwa. Właśnie tego grubszego widać tutaj taki delikatny uskok. No a listwa będzie, muszę to jeszcze przetestować i sprawdzić, ale zastosowana, wklejona no troszeczkę inaczej. Nie będzie nachodziła na płytki, tylko prawdopodobnie będzie musiała być dołożona do czoła, żeby to po prostu pasowało, coś na tej zasadzie. Ale to też jeszcze jest do rozpatrzenia. Jak to wyjdzie, jak to zostało zrobione, to zobaczycie w kolejnym filmie przy rozkładaniu paneli. No, a tutaj to mamy na razie tak. Tak to zostało tutaj wszystko porozkładane. Ogólnie wrażenia, no spoko. No, poza tym, że się troszeczkę kruszy delikatnie podczas cięcia, no ale nie jest to na takiej zasadzie, że się strzępi, rozwarstwia czy coś takiego. No po prostu samo cięcie powoduje tam jakieś ukruszanie się tej gąbki takiej, która tutaj jest pomiędzy tą folią a tą, powiedzmy, włókninką. No i tyle, nie? Ogólnie myślę, że spoko. No nie jest to najtańsza na pewno folia, teraz wam nie powiem jaka cena, na pewno będzie wycena tutaj, powiedzmy,
podłóg, nie? Taką sobie zrobimy podsumowanie cenowe jak każdego etapu. No parę tych wycen też jeszcze mam troszeczkę zaległych, więc pewnie niedługo się pojawią więcej odcinków takich z wycenami, zobaczymy. Dobra, ja myślę, że w tym temacie wszystko, przygotowane podłogi mam pod rozkładanie paneli. Najbardziej mi interesuje ten tutaj fragment, bo wiecie, że przygotowuję wszystko pod montaż tych schodów, no ale przy okazji przelecimy sobie też już od razu cały salon i będzie tutaj z głowy. Gabinet zostanie na późniejszy czas. Serdecznie zapraszam Was na kolejny, w którym rozkładamy panele. No i co, trzymajcie się, pozdrawiam Was, do zobaczenia i cześć.